jestem, jest stary kolega z mną. Oprawę muzyczną zapewnia wspaniały artysta Andrzej Wyliński. A ja już, kochani, mikrofon przekazuję Magdzie Koperskiej, która wydała książkę najnowszą Ernesta Bryla, która tu jest świeżutkę, jak byłeś dzisiejsza, z Ciechanowa przywiezione. Także mamy zaszczyt, że nie w Warszawie, panie Erneście, ale w Jabłonie jest promocja książki. Są tu również do nabycia płyty Andrzeja Rybińskiego. I jeszcze mam taką prośbę po zakończeniu. Chciałabym, żebyście się państwo wpisywali do naszej księgi gości, bo dla nas to jest wielki zaszczyt, jeżeli państwo o swoich przemyśleniach tu napiszą nam. Jest również wyłożona kronika, jeżeli ktoś będzie miał chwilę czasu, to przejrzy te nasze wszystkie imprezy, które już są od kilku lat przygotowane przez bibliotekę. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i przekazuję już mikrofon Magdzie. Kochani, pani powiedziała, że to zaszczyt. Dla mnie zaszczyt, bo ja wam powiem, ja powiedziałem mojemu wydawcy młodemu, córka mojego kolegi, ale o koledze w tej chwili nie myślimy, myślimy o wydawcy. Naturalna rzecz. Ale powiedziałem, słuchaj kochana, tylko nie w tych mysich salach w Warszawie, gdzie tam przychodzą, ale właściwie nie wiem, co się stało, że im dalej od centrum, tym bardziej ludzie chcą jeszcze o czymś myśleć, poezję przeczytać, chcą jakoś do siebie coś powiedzieć, a tam już nic, tylko słuchają, co im powiedzą. A ci, którzy mają coś powiedzieć, słuchają coś tam i nic z tego nie wynika.